Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Loop Hero. Kochani, wracamy, powoli wracamy. No i tak, tutaj mamy County Lancy, tu mamy Village i tutaj mamy kolejne Village, dobrze mówię. No i tu jest ta wioska zniszczona, tu musimy zabić te cztery gule przez trzy lupy, to będzie ciężko. No i jak widać mamy zaraz bossa. Na co my tutaj szliśmy, to już nie pamiętam. 50% evasion, to jest 50% na zmisowanie ataku. Boże, ja was przepraszam za moje jakieś takie pomyłki i tak dalej, ale ja w sumie niedawno wstałem. Jest sobota, czyli odcinek chodzi za półtorej godziny, a ja dopiero to nagrywam. A gdzie jeszcze render? No, ale to przez zmęczenie. Dobra, kochani, więc tak. Co my tu mamy? Mniejszy evasion, ale counter i attack speed. To nam się nie przyda. Tu na tym mamy 16% evasion. Ale mniej HP. No nie, zostawiamy to tak, jak jest w tej chwili, ewidentnie. Możemy w końcu sobie te sklepiki porobić. Jak z tymi naszymi oblivionami? Mamy w tej chwili jednego obliviona, czyli jeżeli tu jest spawn, mam przejebane. Mamy przejebane. Więc albo teraz nic nie stawiamy i oczekujemy na Oblivion, albo nie wiem. Albo dzisiaj znów bossa nie zrobimy. To naprawdę może być ciężko. I to trochę sobie HP zrespimy przy okazji. Nie, dobra, co tu wpadło? Attack speed i counter. Vampiryzm. O, Blood Grove i Treasury. Dobra. Bierzemy sobie oczywiście Treasury. I tu jest ten Blood Grove. Teraz jak to ogarnąć w sposób, żeby nie było problemu? Myślę, że w taki sposób. Jak trafić kolejny Blood Grove, to możemy go tutaj postawić. No cienko to widzę, powiem szczerze, cienko to widzę. Coraz bliżej. Kolejne Midosy, no nie. Road Lantern. Teoretycznie moglibyśmy to postawić, bo tutaj redukuje maksymalne spawny mobów. No boss już zaraz będzie, ewidentnie zaraz będzie. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Oj, no dzisiaj chcę iść na tego bossa, na pewno chcę iść na bossa. HP mamy sporo, mamy sporo expa, mamy jakieś perki przez gimnazjum, więc myślę, że powinniśmy dać radę. No tu będzie najgorzej. Dobra, zobaczymy jak przejdziemy tędy. Evade, pięknie. 16% evasion. 10% atak speed plus regen. Pure damage spada i to sporo. Kurka wódka, nie wiem. Jestem ciekaw, ile jest maksymalna liczba. O, jeszcze mogę mieć więcej. Damage to all. Większy wampiryzm. Dobra. Tylko no mało zadajemy tego DPS-a.
Musimy się zastanowić nad czymś, co nam zwiększy znacznie DPS, na przykład właśnie nad tym. I tutaj damy... Vampirizm i Regen. Uff. Nie wiem, czy nie zjebałem tego. No ale 71, no jest różnica. Jest różnica, jeżeli chodzi o ataki. To co? Vampiryzm. No i tam mamy jeszcze, kurde, w Goblin Campie dodatkowy problem. Holy moly. 28-42, pure damage 7. No to jest spoko tylko. Attack speed plus 8% czy większy DPS? Dobra, spróbujmy ten większy DPS. Jakoś to idzie, tylko tak. Bo stracimy Oblivion pewnie, kurde. Może i nie? Kurwa, chciałem w planowanie wejść. No to straciliśmy Oblivion na pewno. Dobra, wykończyliśmy tego. No właśnie, Oblivion stracony, niestety. Kurde, zapominam się. Counter damage to all. Pure plus counter. No lipa. Nie podoba mi się to. Już teraz jak coś zespawnuje, cokolwiek, to już jest boss. To już będzie boss, no. To jest cmentarz, no w sumie możemy na razie się jeszcze wstrzymać, to nie jest problem. Chyba, że to nie tylko na tilesach mamy progres. Mam nadzieję, że nie. Vampirism damage to all. Też lipa. Jeszcze jednego lupa chciałbym zrobić. Coś ciekawego, Vampirism Attack Speed. 17%, kurde, no to jest świetny ring. To jest świetny ring, no. No, tarcza. No ale evade jest jeszcze lepszy. Attack speed 20%, kurde! Jakbyśmy szli na counter, to by było świetne. To już by było 28 attack speed. Counter. Genialne. Gazdan. Nic z niego nie wyleciało sensownego. Dobra. Evasion 9, defense 6, 22. Słabsze. Przechodzimy. Respimy sobie HP key. I teraz już w teorii mogę zacząć kłaść. Ale najpierw sobie zacznijmy od middlesów. I gdzie on sobie to porespił? Ale jestem głupi. Zapomniałem, że mam Road Lantern. Aj. Jeszcze Bandit Camp.
Już tam się pięknie wszystko potransformowało. Dobra, dajmy tej góry. Roki. Widows kolejne tutaj. No więc co, no idziemy na bossa dzisiaj. Idziemy na bossa. Ile mamy wampiryzmu? 9% tylko. Takie, no powiedziałbym, że lipa, no. Czemu tu jest niby mniejszy version? Bo wampiryzm powinien być mniejszy. Kurde, ma 13. Nie jest to głupie. Ale i tak słabo. Nie, czy nie, wyrówna się w sumie. To nie. Dobra. No ciekawe, czy nam się to uda zrobić, czy nie. Więcej gór, proszę. Tylko to jest lipa z tym wejdem. Oczywiście u przeciwnika. I po pysku. Zmniejszmy ich tutaj. Ten goblin kam się zrespił, kurde! Kurde, kurde, kurde. 16 attack speeda. Też jest świetne. Attack speed plus evasion. Dur damage mniejszy, ale większy attack speed. Nie mamy żadnego attack speedu. Zwiększylibyśmy sobie evasion tylko do 38. To też tak nie za bardzo. Kurwa, tu mogłem tego lanterna postawić. Jak oni mi zajebią właśnie, to mi kapcie spadną. 91. Damage to all 5 i wampiryzm 10. No nie ma opcji. Teraz jakieś fajne itemki do Evade'a wpadły. Damage to all. Blood Grove. Blood Grove. Już go nigdzie postawić nie mogę. Dobra, Midosy. Szkielety, one strasznie są mocne. 123 DPS-a, kurwa. 53. Attack speed 20 plus regen. Czekajcie, bo tu gdzieś był przedmiot, który... Który? Miał attack speed 16. To było sporo tego. No ale zmniejszylibyśmy sobie evasion jeszcze o 9%. Kurde, no... Nie wiem co zrobić. Mieli 26% tylko. Clearing i shield. Jeszcze się zastanowię, wezmę sobie tutaj... O, troszeczkę w górę. Bo ten ring jest spoko, tylko daje tylko 10. 13 plus... No czekajcie, bo jestem chyba głupi. plus tyle attack speeda. No 4 niby pure damage mniejszy, ale bez przesady. Mamy 38, dobra. Czy questa wzięliśmy? Cholera. Chyba za dużo trochę tych questów nam pobrało. Tłuczmy ich, tłuczmy. Już
No tyle mobów, to ja powiem szczerze, że i tak sobie dajemy radę. Dobra, kolejne góry. Midousy lecą tu standardowo. Tak, to ten attack speed tutaj. Kolejny quest jeszcze wpadł, cholera. No nie wiem, czy podchodzi do tego bossa. Mamy sporo surowcy. Mamy perka, ej, bo ja nie zauważyłem. 35% szansy na zrobienie kontrataku. No kurde. No lipa. Każdy counter leczy cię za każdą pętlę raz 1,5. To by było spoko, jeżeli byśmy mieli dużo countera, ale to raczej nie. A tutaj to strong aftertaste, czyli że za każde... każdą wypitą potkę od wzięcia tego trajta dostajesz 1,5% damage'a. Nam się to jest nie przyda, więc ten counter-attack tylko on zostaje. No ej, dobra, ej, to nie jest głupie. To nie jest głupie. Wampiryzm, attack speed. Attack speed. To już nie bardzo. Ostatni Midos, świetnie. Kolejne karty plus Spear. Jest Oblivion. Blood Grove. Słabo. Słabo, słabo, słabo. Jakoś nam wyżyny pada. Jeszcze Midousy. Możemy te Midousy kłaść tutaj bez problemu. No dobra, pójdziemy na tego bossa, no. O kurwa, 2 złote. No i mogłem przesadzić, mogłem przesadzić. Mogłem przesadzić. Dobra. Kolejne roki. Kolejny quest wziął. Dobra, ale już my go na szczęście nie weźmiemy. Ale tam jeszcze jednego będziemy mieć, cholera. Na góry. Naprawdę nie wiem, czy my damy radę, czy nie. Defense, defense, evasion. 1% mniej, ale więcej defa. Żyjemy. O, ring 11. Pure damage, damage dual, attack speed plus evasion. Oj. Większe DPS-y. No dobra, czy my mamy szansę z bossem w tej chwili? Mamy dużo surowcy. Dużo, dużo surowcy. Ale wiecie co? Spróbujmy. Jak to jest możliwe? Zamknij się, mamy wynik do wyrównania. 12, kurde. No, damy radę, czy nie damy rady?
Daliśmy radę! Nonsens, to jest niemożliwe. Z tak wielu powodów. Nie rozumiem tego. Teraz włóż wszystko tak, jak było, czy zrób tak, jak było wcześniej. A, nie mogę. Prawie zakończyłem swoje zadanie. Nawet jeżeli rezultat nie jest perfekcyjny. A, nie jesteś w pozycji, żeby odmawiać worku kości. Już w tej chwili wszystko odebrał, co mogłem zebrać. Po prostu chciałem zobaczyć, jak nasza krucjata przeciwko Universe, przeciwko Wszechświatowi mogłaby się skończyć, żeby być świadkiem, jak to wszystko nadchodzi. Moja obecność tutaj nie jest już w tej chwili dłużej potrzebna. Kim jest on? A, rozumiem. Jesteś z kimś połączony, prawda? To dlatego. Zrozumiesz wszystko już niedługo. Ta anomalia nie jest ucieczką dla jego intencji. Moje wyjaśnienia mogłyby cię w tej chwili przerosnąć. Więc oszczędź mi tego oględzenia i po prostu umrzyj. Jeżeli ta kupa kości mówi prawdę, mam jeszcze długą listę zadań, żeby to wszystko naprawić. Odbuduję swój cały świat ze skrawków, które w tej chwili posiadam. I czaszka tego potwora będzie pierwszą cegiełką w moim fundamencie odbudowy. Uła. Dobra, możemy wybrać jakąś jedną nagrodę. Na każdy dzień przemija 15% szybciej. 2% szansy na to, że wszystkie surowce będą w jednym czanku, w sensie zbierzemy z jednego czanka. 5% szans na to, że skrzynia się zrespili, jak zabijemy przeciwnika, i w sumie to nie jest głupie. Dobra, robimy retreat. No i nam się udało. Wszyscy, posłuchajcie, Lich jest martwy. Klątwa została zmniejszona, ale jaki Lich? Jaka klątwa? Wierzę ci oczywiście, ale nie mam pojęcia, o czym ty w ogóle mówisz. Nie pamiętasz tego nieumarłego maga? Tego z futrzanym kołd, Jezu, z tą futrzaną kurtką i scepter z różdżką, to nie jest różdżka, scepter to jest taki, zapomniałem nazwy. No ogólnie jest to jego bronią, no. Shrouded in nebulas, floating above the world, aha. To nie rozumiem, ale unoszącego się nad światem. Na wielkich, lśniących skrzydłach, konsumując kawałek po kawałku? To dziwne. Wszystko tutaj wygląda tak samo, dlaczego? O, myślę, że on nie był jedynym powodem tej ciemności. Ten szkielet wspominał o kimś, o nim. Ktokolwiek jest nim, musi mieć coś wspólnego z obalaniem tego świata. Wygląda na to, że nie mam innej opcji, niż kontynuowanie mojej ekspedycji. Dobra, czy możemy coś sobie kupić? Smitey możemy sobie zrobić. Farmy. Albo cmentarz. Dobra, przechodząc przez cmentarz otrzymamy Memory Fragment, czyli to, co... Czyli to, co mieliśmy ostatnio. A
Ale możemy też wskazać swojego bohatera, jeżeli to zabrudujemy. Kurde, tego refuge'a chciałbym sobie odblokować. A Smitey co daje? No bo dobra, najpierw farma. Wszystkie puste tilesy wokół farm transformowane są w ogrody. A po każdej ekspedycji daje ci jedną rację za każdy ukończony loop, za każdą ukończoną pętlę, but... Aha, dobra. Możemy od teraz kraftować food, jedzenie. I odblokowujemy pola jako kartę. To nie jest w sumie głupie. Ale ten Smitey mnie tutaj strasznie korci. Dostajemy na początku prowizoryczny Warrior Gear, czyli ekwipunek dla Warriora. I dostajemy nową zdolność kraftowania narzędzi w tym naszym pierdzielniku. Dobra, bierzemy to. Nie wiem, czy jest jakieś znaczenie na robienie nowych rzeczy. Niech mnie diabli, jeżeli to nie jest mała kuźnia. Ha, nie masz pojęcia, jak bardzo mi brakowało ciepła pieca i zapachu metalu, topionego z metalu. Mamy teraz jakieś takie prymitywne narzędzia, drogie panienki. Nie, to nie jest lady, to jest lady, lady, lady. Jezu, ale żebym walnął gafę. Tak to jest, jak się kurde czyta. Po wstaniu z łóżka. Lady. Chłopcze, nie panienko. O ja pierdzielę. Dobra, mamy teraz prymitywne narzędzia, chłopcze. Masz moje słowo. Czy będziesz miał teraz prymitywne narzędzia? No, jesteś zbyt entuzjastyczny. Coś mi mówi, że nie jesteś po prostu zwykłym obcym mający umiejętność craftingu. Niech mnie młoty. Skąd wiedziałeś? To już nie ma znaczenia. Ale masz rację. Nie martw się. Pokażę ci, że te ręce mogą jeszcze trzymać bardzo dobrze młotek. Jest jako dziwnie to pisze. Że mogą trzymać młotek tak dobrze, jak mogą trzymać hełm w sztormie? Dobra, mniejsza. Farmy też możemy sobie kupić. O kurka, wódka. O kurka, wódka. Ile to się porobiło tego? I co, teraz będziemy mogli sobie farmy robić, czy nie? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, wracając do gry. Czy zauważyłeś, jak dziwnie to zapomnienie wpływa na nasze zmysły? Na przykład głód. Możesz całymi dniami obyć się bez jedzenia, a i tak nie będziesz głodny. Nie oznacza to jednak, że powinieneś całkowicie przestać jeść. Czekajcie sekundę. Nasz farmer przysięga, że będzie w stanie uprawiać stabilne plony, ale zajmie to trochę czasu. Jestem ciekaw, co może wyrosnąć bez światła słonecznego. Dobra. My możemy coś jeszcze zbudować? Nie możemy już zbudować nic, ale chyba możemy sobie coś upgrade'ować. Nie, też nie. Farmy brakuje nam irona i drewna. Dobra, moi drodzy, ale następną ekspedycję zobaczycie już... Czekajcie, bo dzisiaj jest sobota, a to nie zobaczycie.
ale akurat dobra, zrobiliśmy bossa. Kochani, jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, no to wiadomo, że musicie głosować na stronie spookyshero.pl. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, głosowanie i resztę macie na stronie. Tak więc trzymajcie się, jeszcze raz, grał dla was Shiro, hej hej!